Dobra, okej, dobra, idziemy dalej, czyli... Dobra, mobilizacja. Musimy chyba zrobić mobilizację, bo to jest jednak pierwsza wielka wojna, tak więc trzeba chyba tego dokonać. Dobra, idziemy dalej. Tak, Czesi się mobilizują, z tego co widzę. Ale tutaj zadamy im dość sporą klęskę, z tego co widzę. Ok, wygraliśmy tu. Ścigajmy uciekinierów oczywiście. Wycofują się do Drezna. Niewielkie siły tutaj. Ale na razie koncentrujemy się, naszą uwagę na tym. W sumie tą armię możemy tam wysłać. Wyłączmy to automatyczne tłumienie buntu. Skierujmy ją na północ. Świetnie, bitwa pod Tręcinem. Kolejne zwycięstwo, czyli... Kopiemy im tyłki ogólnie. Cofują się do Brna. Ścigamy ich. A ta armia czeska? A, zniszczyli... Chyba ją zniszczyliśmy. Spoko. Dobra, jak to wygląda w tej chwili? Czyli dobrze, 5% warscora mamy na tą chwilę. I moglibyśmy dodać wargol. A pytanie. Czy dodać wargol? W Krakowie są Czesi? A, racja, to są Czesi. A, tu są Czesi, okej. Dobra, kierują się do Łodzi, czyli zróbmy coś takiego. Okej, zatrzymali się tutaj doskonale, przyatakujmy tu. Spoko. Tu wygrywamy także doskonale. Jak tam Skandynawia? Zwyciężyła chyba. W Holsztynie, spoko. Troszkę posiłków wycielimy tutaj. Chciałbym mieć większą przewagę liczebną, jeżeli to możliwe. Kolejna armia się formuje, doskonale. Węgrzy rozpoczynają okupację. Spoko. Budujemy kolejne poziomy kolei, co nam się przyda w czasie tej wojny. Jak tam front piemącki wygląda i burgundzki? Okej, Sardynia obrywa straszliwie, ale... Nieobecność dualistycznych armii wykorzystała Burgundia. Masywne oblężenia, to mi się podoba. Szkocja? A, okej. Okay. Skandynawska Szkocja padnie. Oczywiście. No, ale tak, wygrywamy na polach bitew. Dokąd się oni wycofują? Do Halle. Czyli tutaj? A, to są mobilizowane w sumie armie, okej, czyli wyślijmy je tutaj. Tak, żeby ich tam przyatakować, okej. Zaatakujmy Czechów tu. Ta bitwa wygląda dobrze. Zgnitliśmy ich tu po raz kolejny, wycofują się do Pragi w tej chwili. Szybkie zdobycie Pragi, to też byłaby chyba ciekawa opcja. I wezwij Nowogród, tak. Czyli co? Dobrze mnie słychać? Bo mam nadzieję, że nie ma jakiejś fatalnej jakości audio w tej chwili. Okej, nie mogę. Dlaczego nie mogę ich wezwać? Dobrze słychać? Okej. Okej, dobre. Okej, dobre bitwy. Kompletnie zniszczona armia 17 tysięcy. Tutaj spore straty. Wycofują się... A nie, nie ma ich już. Okej. Okej, tu sytuacja pod kontrolą. Tu też już wygraliśmy technicznie. Okej, zaraz w Poznaniu ich przeatakujemy z dwóch stron.
Sojusznicze armie naszych marionetek przybywają w rejon działań. Świetnie, to wygląda naprawdę dobrze. Tych zniszczymy, kiedy się wycofają do Pragi, czyli jesteśmy bardziej mobilni. Technologicznie jesteśmy na pewno lepsi niż Czesi. To widać na tym, że nasze armie szybciej się poruszają, szybciej marszują. Okej, to będzie chyba anihilacja tej armii. Czyli wycofywała się do Pragi, ale my do Pragi przed nimi przybyliśmy, czyli spoko. Dobra, zgniećmy tą armię w Poznaniu. Bitwa pod Halle zwyciężona, okej. Dobijmy ich. Wycofują się do Berlina. To jest Berlin? Tak. Okej, to bez znaczenia w tej chwili. Koncentrujemy się na innych sprawach. Okupacja postępuje. Bitwa pod Berlinem wygrana. Świetnie. Ani jednej bitwy nie przegraliśmy do tej pory. To mi się podoba. Ścigajmy ich dalej. A my przybędziemy też 27. Okej, ścigajmy ich tu do Halle. Wygramy także w Poznaniu. Doskonale. Cały czas tu jest 12 tysięcy, ale wyślijmy naszą armię stąd. Zmobilizowaną. A nie, to są nasi. Aha, okej. Czyli dobra, wyślijmy to na front tu do Poznania. Kolejna bitwa w Pradze. Bitwa w Poznaniu wygrana. Czesi wycofują się do Frauszstadu. A, czyli tutaj, okej. Zmiaczmy ich. Dobra, jak to wygląda? Na razie pierwsze dni wojny, pierwsze tygodnie chyba idą dobrze. 7% warscora, okej, doskonale. A, czy dodać Wargola? I tak musimy walczyć do końca w tej wojnie. Słychać mnie najlepiej ze wszystkich streamów jak dotąd? Okej, to dziwne. Tylko tak, dodanie podboju Śląska będzie nas kosztowało 56% warscora? O kurde. Ale niewiele, nie sławy. Dobra, i tak walczymy do końca w tej wojnie. To jest wielka wojna. Dodajmy to. Czyli to jest nasz cel. Troszkę bardziej konserwatywny niż ich. To więc wydaje mi się, że okej. Chcemy na coś na tym ugrać, przynajmniej Śląsk. Okej, tylko tu jest dość niebezpieczna czeska armia. Szybko wyślijmy posiłki, bo to nie wygląda dobrze. Te bitwy nie mają być wyrównane, tylko mamy mieć zdecydowaną przewagę nad wrogiem. Dodaj odzyskanie Kora. A, bo myślałem, że to jest część Śląska. A, w sumie racja. Okej, za chwilę dodam. Ten Kor dużo nie powinien kosztować ogólnie. Bitwa pod Wrocławiem wygrana. Skierujmy nasze siły tutaj. Zobaczmy, jak wygląda walka na innych frontach. Burgundia chyba sobie radzi tutaj. I Sardynia też powinna dać radę. Szkocja padnie. Dobra. Okej, trzeba będzie ścigać tych. Bitwa pod Pragą wygrana, okej. Niewielkie straty, 7 tysięcy, oni 27. Czyli spoko. Dobra, ścigajmy uciekinierów. Do Karlsbadu się wycofują. Przerwijmy oblężenie, ścigajmy ich do Karlsbadu. Tak, wszyscy do Karlsbadu, czyli tutaj.
Okej, zaatakujemy w Dreźnie, świetnie. Dobra, to wygląda dobrze, sytuacja pod kontrolą, nasi sojusznicy okupują terytoria tutaj. Zobaczmy, czy możemy dodać tego Wargola. A, nie, tak, tylko kosztem 3. Aha, 13 dopiero. Okej, okay, wygraliśmy tu doskonale. Skandynawowie wygrywają tam. Chyba możemy rozpocząć oblężenia w sumie. Tak, to wszystko idzie dobrze. Tu dość sporo Czechów. Okej, okay, musimy... A nie, to nasi. Przegrywam tu. Okej, okay, trzeba szybko przysłać posiłki. Dobra, niech to oblężenie w Katowicach trwa. Posiłki stąd powinny wkrótce dotrzeć. Znowu równouprawnienie kobiet. Okej, okay, czemu nie? Wgrywamy tutaj doskonale. Okej, okay, czyli Czesi... Prawie ich zgnietliśmy. To są ich ostatnie poważne siły chyba. Być może na północy coś mają, ale chyba nie. Czyli to są ich ostatnie w sumie siły chyba. Grywamy pod Dreznem. Ścigajmy uciekinierów, którzy wycofują się do Halle. Mogę przejąć dowództwo nad wojskami węgierskimi? Chyba nie, tylko chyba nad wojskami marionetek mogę. Ale nie, nie ma takiej potrzeby. Kolejny wynalazek. Czyli... produkcja plastiku. Bitwa pod Halle zwyciężona. Ścigajmy uciekinierów dalej do Berlina. Skandynawia chce prawa do przemarszu. Damy zgodę. Jesteśmy sojusznikami w tej wojnie. Dodajmy Wargola, czyli te Wadowice. Okej, to niewiele zwiększyło koszta. Tylko minus 1%. Dlaczego? Na naszym froncie idzie dobrze. I okej, okay, to wygląda dobrze. Patrzcie na potencjał wojskowy. Nasz wielki sojusz, wielka koalicja ma miażdżącą przewagę. Obawiam się, że dominacja marynarki podwójnej monarchii to może być problem. Tu trudno się rozeznać w sytuacji trochę. Okej, okay, tu... Okej, okay, ta bitwa nie idzie dobrze. Skierujmy wszystkie siły stąd w sumie. Dobra, przerwijmy oblężenie Pragi. Wszystko musimy wysłać tu. To okej, okay, tu dość spore straty możemy ponieść w tej bitwie. Wszystkie siły to skierujmy. Okej, okay, wygraliśmy koniec końców, ale jakie są nasze straty? Ich 48 tysięcy, nasze... A, 14 tysięcy. To okej, okay, to nie jest aż tak źle w sumie. I ścigamy ich, oczywiście chcemy ich zdobić, zgnieść. Do Drezna się wycofują, okej. Okay. Troszkę w tej chwili ponosimy straty wskutek kiepskiego... zaopatrzenia, ale chyba lepiej ponieść te straty i pozbyć się czeskich armii. Tak mi się wydaje. Okej, okay, ale tu możemy zrobić podział na pewno. Coraz więcej okupowanych terytoriów, to mi się podoba. Spróbuj jeszcze raz Nowogród. Nie wiem, dlaczego nie mogę. Nie mogę, nie wiem dlaczego. Hiszpania to marionetka Czech? Nie, Hiszpania jest w strefie Czech.
Okej, okay, to ta bitwa idzie dobrze. My ponosimy, tracimy 300, oni 500. Okej, okay, zmiażdżymy ich. Kompletnie ich wytniemy w pień. To mi się podoba. Czyli czeska armia praktycznie uległa już niemal zagładzie. Teraz pozostanie tylko okupacja i potem prawdopodobnie będziemy musieli wysłać nasze siły do Francji. A, okej, okay, nie miałem sojuszu z Nowogrodem? Okej, okay, teraz mam. I teraz mogę ich wezwać? Okej, okay, teraz Nowogród dołączył, okej. Okay. Nie wiem, dlaczego nie miałem sojuszu, ale mniejsza z tym. Bitwa pod Dreznem wygrana. 10 warscora. Okej, okay, zniszczeni. A nie, jeszcze coś tu mają, kurde, do Halle. Ja część tych osłabionych armii wycofam do kraju niebawem, żeby uzupełnili szeregi, bo tak, ponosimy dość duże straty wskutek braku zaopatrzenia. O, to mi się podoba, 20% warscora. I z bitew możemy jeszcze więcej chyba ugrać. To mi się podoba. Śląsk, polski Śląsk już chyba niebawem. A, oni tam się wycofali. Dobra. Wyślijmy to wszystko tu, z pominięciem tych osłabionych armii, które wycofamy do kraju celem reorganizacji, uzupełnienia braków. Czyli te, które są poniżej 10 tysięcy, wycofajmy do kraju. Dobra. Okej, okay, to niech rozpocznie oblężenie gdzieś tutaj. Wyślijmy to do Pragi, żeby przyspieszyć oblężenie. Zbite w 50 czy 25? No kurde, już nie pamiętam właśnie. Na trzecie miejsce wskoczyliśmy. Spoko. Jak to wygląda w tej chwili? Wielkie potęgi. Podwójna monarchia, Republika Burgundzka i Polska Litwa. A, łyknęliśmy Czechy. O, które nie mają... Patrzcie. Czeski potencjał wojskowy 1. A. I czy to już jest ostatnia bitwa z Czechami? Jeszcze im zostało 8 tysięcy, okej. Okay. Dessau, okej, okay, dobra, ścigajmy do Dessau. Świetnie, masywna okupacja w tej chwili niemal wszędzie. Wrocław zdobyty. Odwołaj mobilizację? Nie, spokojnie. Jeszcze będziemy musieli walczyć z podwójną monarchią. Tylko pytanie, czy ja będę mógł tam wysłać wojska? Austria jest chyba cały czas w naszej strefie, tylko czy możemy poprosić o prawo do przemarszu? Tak, okej. Okay. Czyli przez Austrię możemy pójść na terytorium... A. Okej, okay, jeszcze jest Wenecja. Która nie... A, nie przyjmie. Tyrol? Okej, okay, czyli nie będę mógł wysłać tak naprawdę wojsk lądowych na zachód, bo nie mam granicy. Ale mniejsza z tym, prawdopodobnie dość sporo warscora ugramy w samych Czechach. To jest wielka wojna właśnie, kurde, ona musi do końca trwać. Nie ma chyba. Minus 22 w tej chwili. Może polepszy troszkę relacje z Tyrolem? Właśnie zobaczmy, co będzie łatwiejsze, Wenecja czy Tyrol. To będzie dużo upierdliwego klikania. Gdzie są... A, minus 180, okej. Okay. Minus 35. Dobra, poprawmy troszkę relacje. Odzyskaj jeszcze Pomorze? Nie. Nie. Nie w tej wojnie. Okej, okay, teraz w tej chwili Czesi przestali oficjalnie mieć armię. Okej, okay, wycofajmy te kilka osłabionych armii do kraju.
i podzielmy to, żeby nie ponosić niepotrzebnie masywnych strat. Tak samo tu. A, to jest jedna wielka... Nie. A, tam jest jeszcze jakaś inna armia. Okej, mniejsza z tym. Dobra. Oblężenia w tej chwili. Czas po prostu na oblężenia. Dobra, jak tam idzie na innych frontach? Okej, dobra. Podwójna monarchia chyba przegrała we Francji. Armie sardyńskie widzę, że tutaj do Piemontu wkraczają. A Burgundia dość sporo okupacji. I okej, wygrywa w tych bitwach. Świetnie. Pskowa nie prosiłem, mogłem przejść przez ich terytorium. Okej, cały czas tu mobilizuję kolejne siły. Właśnie nie wiem, czy aż tyle potrzebuję. No nie wiem, nie mogę pójść tutaj. Tak czy inaczej. Być może to musi pójść na plus i wtedy dadzą prawo do przemarszu. Praga niebawem padnie. Mam nadzieję, że dużo będzie punktów. Dużo warscora z tego. O, kurde, jesteś buntownicy w tej chwili się pojawili, co nie jest dobre. Ale nie muszę się chyba tym zajmować. Nasi sojusznicy powinni dać radę. Mamy linię montażową, doskonale. Ale w tej chwili technologia wojskowa, oczywiście. Weźmy to. Statystyki wojskowe, lepsza organizacja, kilka dobrych wynalazków. Może się przydać. Austria chce sojuszu. Okej, ma tylko 30 tysięcy, ale czemu nie? Wezwijmy ich od razu. Węgrzy chyba mają prawo... A, bo mają sojusz z Wenecją, czyli mogą przejść Węgrzy. Okej, spoko. Tu cały czas czekamy. Nie zapomnij o pieniądzach. Wiem. Praga padła, doskonale. Kolejny proces przeróbki rudy, doskonale. I jak warscore wygląda w tej chwili? 36, coraz bliżej. Coraz bliżej celu. Dobra, nie potrzebujemy tu trzymać tej masywnej armii. Zdzielmy to. I Tyrol w tej chwili. Ostatnie poprawa relacji, są w plusie i miejmy nadzieję, że dadzą prawo do przemarszu. Ale podwójna monarchia już przegrała tutaj de facto. Kolonialne niezadowolenie po raz kolejny. Szkocja w pełni okupowana. Nie ma... O, tak, to też jest, nie jest dobre. Podwójna monarchia ma oczywiście bardzo potężną marynarkę. Ale tak, ta okupacja nam nabije sporo warscora. Wyślijmy tą armię tutaj. Czyli prawie całe Czechy okupowane w tej chwili. Już naprawdę niewiele zostało. Tylko pytanie, czy to wystarczy? Czy zwycięstwo tutaj we Francji, czy wystarczy, żeby wygrać tą wielką wojnę? Chyba tak, bo... Chyba tak, już niewiele brakuje. Dobra, Tyrol, prawa do przemarszu? Nie, dlaczego? No okej, nie uzyskamy niestety. Oni mają dobre relacje z nimi chyba.
taryfy, tak? O, nie wystarczy nawet. Czyli musimy się zadłużyć, niestety, moi drodzy. Czy odwoływać mobilizację? Kurde, jeżeli odwołam mobilizację, to poborowi wrócą do roboty i będziemy mieli wyższe dochody. Czy ja potrzebuję? Obawiam się, że jak odwołam mobilizację, to może wpłynie na warscora? Właśnie nie wiem. Bo przewaga jest miażdżąca. Na papierze nasz potencjał wojskowy 724, a Czech i dualnej monarchii 188 tylko. Obecnie edukację też mogę. Dobra, na razie na tym deficycie możemy być przez jakiś czas. On jest mniejszy, czyli nasze rezerwy na troszkę dłużej starczą. Wstrzymamy się na razie z kolejną decyzją. Ale Węgrzy tutaj przybywają, czyli spoko. Powinni pomóc. O, podwójna monarchia ma tu wciąż dość spore armie. Naprawdę chciałbym tam wysłać nasze siły, ale jak? Oni nie wyrażą, nie dadzą prawa do przemarszu. Okej, to już nie jest w naszych rękach. Zależy to od Burgundii i Sardynii w tej chwili. Niewiele mogę zrobić. Chyba wygrywają nasi sojusznicy ogólnie, tak z... Tu dość groźna okupacja. Ale ogólnie zdają się wygrywać. Tak. Jak się Warscore zachowuje? Okej, Warscore idzie w dobrym kierunku. To mi się podoba. Też pytanie, czy też możliwe, że ten Taking Warscore się nalicza. Holandia nie da prawa? Znaczy Holandia, tu jest Hesja jeszcze. Hanover, sorry. Dlaczego nie? A, atakujemy sojusznika, co? A, z Czechami mają sojusz, ale nie są w tej wojnie. Okej. Czy się przez Niemcy da przejść? Nie, tu jest masa państewek i muszę prosić o prawo do przemarszu każde z nich. Czyli... To odpada. Okej, odrobinę Warscora uzyskamy z Magdeburga. A, tu podwójna monarchia wygrywa na przykład w tej bitwie. Tu mają 50 tysięcy, tu mają 50 tysięcy. Okej, tu Burgundczycy przynajmniej wygrywają. Dobra, odwołam mobilizację. I to oczywiście ma natychmiastowy wpływ tutaj. Czy jesteśmy na plusie w tej chwili? Tylko czy to wpłynęło na Warscore? Chyba nie, ale nie wiem. Troszkę się zmieniło, ale to być może nie z tego powodu. Okej, może zmienią zdanie. Nie. Zmieniło się z powodu bitew. Aha. Okej, Skandynawia też tutaj wylądowała. 67 tysięcy armia, to mi się podoba. Węgrzy mają też 64 tysiące. Czyli jeżeli tylko zniszczą te duże skupiska dualistyczne, to powinno być okej. Tu za chwilę się skończy też masa okupacji. O, oferta pokojowa od Czech. Zobaczmy. Zobaczmy. Okej. Otrzymaliśmy ofertę pokojową od króla Czech, który jest na wygnaniu w Londynie. Proponuje nam Śląsk, Wadowice, upokorzenie dualnej monarchii i kapitulacja. A więc rozbrojenie i tak dalej, podwójnej monarchii. Okej, to jest zwycięstwo. Wygraliśmy. Okej, nie ma sensu tego kontynuować chyba, bo Śląsk kosztował 56 warscora, żeby dodać jako wargul. Czyli na pewno nie ma szans, żebyśmy Pomorze też podbili w czasie tej wojny. To jest najlepsza opcja, jaka może być. Dobra.
Okej, nasze ziemie powróciły. Czyli te Wadowice tylko, no spoko. A, i możemy zwrócić im ziemię? Nie, oczywiście, że nie. A, to mi się podoba. Okej, jak to wpłynęło na Czechy? Jak to wpłynęło na Czechy? Mamy Śląsk, który jest chyba silnie. Zobaczmy właśnie Śląsk. Jak wygląda Śląsk w tej chwili? Okej, jest stał się naszą najbardziej ludną prowincją, czyli zyskaliśmy gdzieś tak 6 milionów obywateli. 15% to Polacy, głównie Czesi, troszkę Niemców. Jaki tu jest przekrój społeczny? Okej, dość dużo robotników, stosunkowo mało żołnierzy. Klerków praktycznie nie ma. Przemysł jakiś w tej prowincji jest? Jest, na razie nierentowny, ale to się ustabilizuje. Poza tym mamy laissez-faireism, czyli niewiele mogę na to wpłynąć. Decyzje są jakieś ze Śląskiem? Okej, zobaczmy. Od góry, bo tu jest straszny bałagan w tych. Możemy zmienić nazwę Śląska na polskie nazwy, okej. Muzeum archeologiczne możemy też utworzyć za 15 tysięcy funtów, okej, czemu nie? Nie ma tutaj, żeby dać kory. Mógłbym rozwiązać Rzeczpospolitą i wtedy byśmy grali tylko Polską i miałbym kory. Ale to nie szkodzi, nie musimy mieć korów. Dobra. Spore dokonanie. Jak to wpłynęło na Czechy i podwójną monarchię? To jest moje pytanie. Czechy spadają na miejsce szóste. Czyli spoko. I mają też. Właśnie nie do końca pamiętam, jak to działa. A nie, cały czas jest monarchia. Myślałem, że był przewrót. Być może tuż po wojnie nastąpi. Właśnie nie pamiętam, jak działa to rozbrojenie, ale są rozbrojeni przez kilka lat. I pokonaliśmy dominującą wielką potęgę, a więc podwójną monarchię. Spoko. Dobra, powrót armii do kraju w tej chwili. Tu jakieś dziwne niedobitki, wyślijmy to do Warszawy. Nie mogą utworzyć wojska przez ileś lat. Aha. Czyli okej, czyli to jest bardzo dobry rezultat. Bardzo dobry rezultat. Okej, chyba wszystkie armie wycofuję. A! Spoko, to mi się podoba. Zobaczmy właśnie. Czyli dualna monarchia cały czas ma, tak, olbrzymią przewagę nad wszystkimi, ale jest mniejsza chyba. Nasi sojusznicy, Republika Burgundzka troszkę wyżej, a my na silnym trzecim miejscu w tej chwili. Bardzo silnym trzecim miejscu. Mamy 1156 punktów, a regencja Nanjing, która jest na czwartym miejscu, ma połowę tego, co my. Czy jesteśmy w pierwszej trójce na dobre? Silna trzecia pozycja. Okej, tak, nakłady na wojsko możemy zmniejszyć masywnie, obniżyć taryfy, żeby przemysł był bardziej rentowny. I obniżmy tutaj odrobinę podatki. Okej, nawet się nie zadłużyliśmy w czasie tej wojny, czyli spoko. Dobra, przyspieszmy tempo. Okej, tylko może być jeszcze jedna wielka wojna, moi drodzy, albo nawet dwie. Może nawet trzy. Tak, to była pierwsza wojna światowa, ale może być ich więcej. Bo mamy dopiero 1895 rok. To była chyba bardzo wczesna wielka wojna, jak na Wiktorię II. Dobra. Wow, ale widzów straciłem przez te problemy techniczne chyba. Wirtenberga chce sojuszu. Nie. Na razie mi starczy sojuszników.
Nie chcę tu kombinować jakoś na razie. O, i niesławy też jakoś dużo nie zyskaliśmy. Mamy 16 punktów. Czyli mamy otwarty cały czas opcję, żeby prowadzić jakoś dalej ekspansję. Spoko. Mamy też reparację. A, racja. O tym nie pomyślałem. Dochody. To jest chyba to. Kadgar, wielkie dzięki za podarowanie suba, który otrzymujesz szat. Wielkie dzięki. A, racja, tak, otrzymujemy 711 dziennie. To są reparacje wojenne, nie? Okej, czyli dlatego mamy tak dobrą sytuację ekonomiczną. Oświetlenie elektryczne doskonale. Miałbym przemarsz przez Wittenbergę, ale to za mało. Tak czy inaczej. Statystyki wojskowe opracowane. I wróćmy do przemysłu w tej chwili. A właśnie, to dobre pytanie, czy wracamy do przemysłu. Ja chcę chyba jakieś ekonomiczne. Dobra, z tym albo opracujmy ten proces BSMR-a, też dość szybko powinno pójść. I być może zrezygnujemy z kompleksu przemysłowo-wojskowego. Bo technologii przemysłowe prawie wszystkie mamy. To więc to chyba wystarczy. Czy włączę Mołdawię i Krym do Polski? Bez modowania gry nie mogę tego zrobić. To są marionetki. Tak myślałem, żeby wmodować decyzję, żeby Krym być może dodać i Tatarów jako akceptowaną kulturę. Ale nie wiem. Czy to ma sens. Elektryczna maszyneria? O, lepsza produkcja drewna. Tego potrzebujemy, bo... Tak, z drewnem mieliśmy pewne problemy. Przemysł nam dość mocno podskoczył. Mieliśmy chyba przed wojną 250. Czyli nie wiem, czy to Śląsk, czy inwestycje. Budujemy też pierwszą fabrykę samolotów. Właśnie zobaczmy, czy kapitaliści w czasie tej wojny coś ciekawego zbudowali. Pełno mebli ciągle widzę, co mi się nie podoba. O, ale rafineria! Jakie dochody przynosi! O, cholera. Trzeba rafinerię rozbudowywać. I budujemy fabrykę samolotów. Czy ktoś produkuje samoloty już? Nie, okej, okay. Czyli będziemy pierwsi, chyba. Kolejne sojusze, Turyngia. To coś, gdzie nie wiem, gdzie to jest. Okej, okay, czyli potęga czeska w Niemczech upadła. I teraz moglibyśmy mieć tu sojusze. Nie wiem, czy się mieszać w to. Nie, na razie nie chyba. Zobaczymy potem. Ja sam zaplanuję nasze przyszłe sojusze. Jeżeli będzie taka potrzeba. Jako sadnictwo w Baku. Aś Kirgizję zobaczmy. 3% Polaków. Czy mamy urzędników? Litewskich mamy, ale tylko dwóch. Stawropol nic się nie zmieniło. I w Baku mamy... dwóch chińskich robotników. Skandynawskich? Skąd oni się wzięli? Czyli są jakieś migracje wewnątrz Europy. Muszą być. Bo ja nie podbijałem nic. Żadnych prowincji, gdzie Skandynawowie by byli chyba. O, jeszcze więcej. Północnych Han. Okej, mamy Hiszpanów. Wow. Baku. Ciekawe. Dużo egzotycznych migrantów. Mamy 6 amazońskich arystokratów nawet. To co to jest? Nassau. A, czyli cały czas niemieckie państewka tutaj. No, zobaczymy. Pierwsza olimpiada. Weźmiemy udział oczywiście. Okej, schematy analizy strat bitewnych, doskonale. Jeszcze wyższa organizacja. O, mamy. Czy jakaś rewolucja? Właśnie, bo oni nie mają armii. Czyli są podatni w tej chwili na rewolucję, jak cholera. Pytanie, czy podwójna monarchia też straciła? Też musiała stracić. Patrzcie, jakie mają siły.
I są zmobilizowani cały czas. Walczą z Austrią? Straż Republikańska. To anarcholiberałowie chyba. Samochody! Okej. Okay. Fabryki samochodów możemy budować. Kolejny wynalazek. Ktoś już samochody produkuje? Nie. Czyli możemy być liderem technologicznym naprawdę. Samoloty i samochody pojawią się w Polsce. Rzeczpospolitej jako pierwsze. No, okej. Okay. Fabryka, pierwsza fabryka samolotów już niebawem będzie gotowa. Też to będzie troszkę mikrozarządzania, ale dobrze by było wymienić brygady kawalerii na samoloty. Tak, no, samoloty będą lepszymi zwiadowcami niż tu huzarzy, nie? Obniż podatki, bo i tak mamy dobre dochody? No, w sumie racja. Nie wiem, jaki to będzie miało wpływ. A właśnie, tak nie otrzymują dóbr luksusowych w ogóle, nie? Ale to taryfy musiałbym raczej obniżyć. Tak, ale mogę zmniejszyć podatki dość drastycznie. Tylko to wiecznie nie będzie trwało, to są te wojenne reparacje od podwójnej monarchii i od Czech. Daj komuś kredyt, to się chyba automatycznie robi. Już nie mylę. Okej, okay, i chyba nie muszę już żołnierzy wspierać. Tak, chyba nie muszę. Wydaje mi się, że nie muszę. Mamy chyba wystarczająco potężną armię, tak naprawdę. Zwłaszcza, że Czesi już nie będą tak... Będą osłabieni jak cholera. No dobra, to może na kolejnym streamie. Ale tak, wymienię te fokusy. No, klerków być może? No, zobaczymy. Spójrz na tryb migracyjny. Który to był? A, fakt, patrzcie! Wow! Kurde, ludzie nas kochają na całym świecie. Jesteśmy magnesem dla migrantów. Zobaczmy. Masa Czechów migruje do... A, czyli nawet Czesi nie są zadowoleni ze swego rządu i przenoszą się do Polski. Chińczyków dość sporo, Japończycy z Nowogrodu, Hindusi, Skandynawowie. A, czyli więcej do nas migruje niż ucieka. Wow, super. Nieźle. Spora emigracja z kolei do Republiki Andów, co ciekawe, i do Kurlandii. Wow, ciekawe. Właśnie... Jak to wygląda w tej chwili? O, kolejna rewolta. Kolejna rewolucja, kolejny przewrót w Skandynawii. Czyli socjaliści przyjęli władzę? Aha, czyli taką socjalistyczną demokrację wprowadzili. Okej. Okay. Wow, Skandynawia. Wygrali, a... No cóż. Okej, okay, czyli odsetek Polaków spadł. Mamy 32% w tej chwili. Czechów mamy 10, to jest trzecia mniejszość. I dużo mamy tu tych innych. Jak spojrzymy na przykład na, nie wiem, Mazowsze. I Warszawę. Być może, a może nawet w tej kolonii, w Czerkiesji się osiedlają w sumie. Fordyzm, świetnie, czyli będziemy jeszcze efektywniej składać samoloty i samochody, jak tylko zbudujemy fabryki. I mamy kolejne Krosno mechaniczne, lepsza produkcja tkanin. Oni chyba tu migrują, tak szczerze mówiąc. Właśnie zobaczmy. Czerkiesja. Chyba tu głównie, ale nie wiem. Kliknij na prowincję i zobacz konkretnie, gdzie migrują. O, ale to mi się podoba. Teraz mamy wewnętrzny... O! Więcej ropy w Lwowie! Wow. Zobaczmy te źródła ropy. Czyli to są źródła ropy na świecie. To wszystko jest przez nas kontrolowane.
Okej, troszkę ropy w Indonezji. I w Meksyku, okej. Czy zbudowaliśmy już fabrykę samolotów? Prawie. Odpalić mapę kultur? Tu się chyba dużo nie zmieniło. Nie, to wygląda bez zmian. Okej, klasyczne dzieło znalezione, spoko. O! Czescy patrioci! Czyli nie są jednak zadowoleni. O kurde, stracimy armię, wow. O kurde, to jest groźne. To jest groźny bunt, ich jest masa. Zapomniałem, jak ludny jest Śląsk. Okej, nakłady na wojsko na maksa. 118 tysięcy. Nie wiem, czy wysyłać tu posiłki, bo... Chyba musimy spisać tą armię na straty, będzie zaskoczona. Kompletnie zniszczona przez czeskich buntowników. Musimy poczekać, aż odzyskamy organizację tak naprawdę. Dobra, weźmy ostatnią przemysłową technologię tutaj. Chociaż... Okej, zaryzykujemy. Zadaję im dość dużo większe straty niż ponoszę. Jedyne co mnie martwi to niska organizacja. Ale jeżeli tu poślemy posiłki, to ono się poprawi chyba. Okej, pokonamy ich tutaj. Zgnieciemy ich wszędzie chyba w sumie, de facto. Tak, okej, sytuacja pod kontrolą. Dobra, dobrze. A jednak nasza zaprawiona w boju, karna armia, nawet nie do końca zorganizowana, daje radę. Czyli spoko. Okej. Na Dolnym Śląsku... A, jeszcze tutaj. Dobra, powstanie stłumione. Dobra, i dobry moment, moi drodzy, na zakończenie streamu. Okej, no, wielki sukces. Powiedzmy sobie szczerze, już chyba nie ma wyzwania w tej rozgrywce, czyli zobaczymy, na ile absurdalnie wielką potęgą stanie się Polska Litwa. Czyli jedyne wyzwanie to jest takie, czy wskoczymy na pierwsze miejsce, tak naprawdę. Tak, bo jeżeli spojrzymy... No tak, no... Czechy osłabione jak cholera. Czyli no nic nam nie zagrozi już chyba. Ale zobaczymy. Być może koalicja, wielka koalicja wielkich potęg później. Kolejna wojna światowa. Zobaczymy. Ale dobra, tyle ode mnie w takim razie. Dzięki za uwagę i zapraszam w